Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Ja nazywam się Joanna Gałuszka-Szarzyńska i od ponad 20 lat pracuję w branży AGD, a od ponad 4 prowadzę własnego bloga oraz kanał na YouTubie Pani AGD. W związku z ogromnymi podwyżkami cen za energię, wodę oraz gaz, postanowiłam jakiś czas temu nakręcić dla Was kilka odcinków informujących Was o tym, jak można zaoszczędzić na zużyciu tych mediów w kuchni. W ostatnim odcinku mówiłam Wam o wodzie, a dzisiaj opowiem Wam, jak można ograniczyć zużycie gazu i energii, gotując na płycie grzejnej. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznę od kilku prostych wskazówek, które dotyczą techniki gotowania, które przekładają się na skrócenie czasu gotowania i tym samym zaoszczędzenie gazu i energii. Te proste triki najprawdopodobniej wszyscy dobrze znacie, niemniej jednak bardzo często o nich zapominamy. Po pierwsze, gotując, zawsze przykrywajcie garnek pokrywką. Ja na swojej płycie indukcyjnej zrobiłam taki test zagotowania 1 litra zimnej wody w garnku z pokrywką i bez pokrywki. No i oczywiście ten czas w garnku z pokrywką był zdecydowanie krótszy, o prawie 20 sekund. Czyli jak sami widzicie, gotując pokrywką można zaoszczędzić dużo czasu i energii. Po drugie, gotując wodę na makaron czy kluski, pamiętajcie, że solimy dopiero wrzątek, ponieważ słona woda gotuje się znacznie dłużej. Po trzecie, nalewajmy do garnka dokładnie tyle wody, ile jest nam potrzebne. I podobna kwestia dotyczy odgrzewania posiłków. Nie musimy odgrzewać całego garnka zupy, którą wyciągnęliśmy z lodówki, jeżeli zamierzamy zjeść tylko jedną porcję. Kolejne wskazówki dotyczą właściwego użytkowania płyty grzejnej. Co mam na myśli? Przede wszystkim ustawiajcie naczynia tak, aby ich średnica odpowiadała wielkości pola grzejnego, czyli małe naczynia stawiamy na małych polach, a duże na dużych. Jeżeli nie wiecie, jakich rozmiarów macie pola na płycie, bo na przykład tak jak w moim przypadku są to nie obrysowane okręgi, tylko takie wiatraczki, to wówczas taką informację można sprawdzić w instrukcji obsługi. Pamiętajcie o tym, żeby uruchamiać płytę grzejną dopiero wtedy, kiedy naczynie ustawione jest już na polu i żeby stało na środku pola grzejnego. Jeżeli Wasza płyta ma timer, to również warto z niego korzystać. Po pierwsze dlatego, że nie rozgotujecie potraw. Po drugie, nie gotujecie dłużej niż jest to potrzebne, czyli nie marnujecie gazu i energii. Jeżeli jesteście posiadaczami płyt gazowych bez płomieni bądź płyt ceramicznych, no to wiadomo, że te płyty mają taką specyfikę, że po zakończonym gotowaniu pole wciąż jest bardzo gorące. Wówczas to ciepło resztkowe można wykorzystać albo do przygotowania na tym samym polu kolejnej potrawy, bądź do utrzymania w cieple potrawy, którą akurat przygotowaliśmy. Jeżeli posiadacie płytę gazową, to pamiętajcie również o regularnym czyszczeniu palników oraz dysz gazowych, ponieważ ich niedrożność przyczynia się do większego zużycia gazu. Jak rozpoznać, że te elementy wymagają wyczyszczenia? Ano w ten sposób, że niebieski płomień oznacza, że palniki są czyste, a żółtawy, że wymagają wyczyszczenia. Osoby, które chcą oszczędzać gaz i energię podczas gotowania na płycie grzejnej, powinny również zainwestować w dobre garnki. Dlaczego? Ponieważ dobry garnek to jest naczynie, które dobrze przewodzi ciepło, które równomiernie je dystrybuuje, czyli powinno to być naczynie z wielowarstwowym, grubym dnem. Osoby, które są posiadaczami płyty indukcyjnej, powinny również zwrócić szczególną uwagę na to, żeby dno takiego naczynia było czyste i suche, i żeby było idealnie płaskie. Jak to sprawdzić? Można zrobić taki test z linijką. Ja osobiście polecam Wam również zainwestować w szybkowar. To jest taki magiczny garnek, który pozwala ugotować ziemniaki w 10 minut, a wołowinę w 30-40 minut. Także taka inwestycja szybko się zwraca. Jeżeli jesteście na etapie wyboru nowej płyty bądź wymiany starej na nową i zastanawiacie się, czy w tej kategorii produktów istnieją jakieś technologie, które pozwalają na zaoszczędzenie gazu i energii, to oczywiście odpowiadam, że tak. W przypadku wyboru płyty gazowej warto zwrócić uwagę na taką technologię jak gaz pod szkłem, czyli płyta gazowa bez płomieni. Ma je w swojej ofercie m.in. polska firma Solgas.
No i tutaj w deklaracji producenta takie rozwiązanie technologiczne pozwala na zaoszczędzenie do 50% gazu w stosunku do tradycyjnej kuchenki gazowej. Jeżeli chodzi o inne ciekawe rozwiązania, to w przypadku tradycyjnych kuchenek gazowych warto szukać takich modeli, które mają specjalną budowę palników, które pozwalają zaoszczędzić gaz do około 17%. To są tak zwane oszczędne palniki. Ma je w swojej ofercie zarówno Beko, Whirlpool, jak i AEG. I jeżeli szukacie konkretnych modeli, symboli tych produktów, to warto wejść na moją stronę Pani AGD i tam skorzystać z konfiguratora płyt gazowych. W 10 pytaniu wystarczy zaznaczyć opcję właśnie tych oszczędnych palników i wówczas konfigurator pokaże Wam modele, które taką technologię posiadają. Poza tym też warto wybrać płytę gazową, która miałaby precyzyjne sterowanie wielkością płomienia, a nie płynne, no i żeby miała timer. Wybierając płytę indukcyjną, oczywiście będziecie mieli do dyspozycji timer, ale warto też zwrócić uwagę na takie rozwiązania jak czujnik zagotowania, sonda czy gotowe programy gotowania. One nie tylko gwarantują nam komfort gotowania, ale również pozwalają zaoszczędzić sporo energii. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne sugestie, jak można zaoszczędzić gaz i energię podczas gotowania na płycie, piszcie je koniecznie pod filmem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.